Na rynku wydawniczym ukazał się właśnie album o historii świdnickiego teatru po 1945 roku. To wydawnictwo unikalne i pierwsze w historii miasta dotyczące tej tematyki. Teatr Świdnicki pojawił się w mieście prawie zaraz po zakończeniu wojny. Przypadek sprawił, że w jednym miejscu znaleźli się ludzie, którym kultura była bliska. Mieli do dyspozycji profesjonalną scenę, pojawili się też aktorzy, nie brakło pasji. Czego było potrzeba więcej? Pierwsze przedstawienie dali już w listopadzie 1945 roku. W sumie Teatr Świdnicy istniał 7 lat. I właśnie to wydarzenie upamiętniła redakcja telewizji Teletop Sudety, która stała się beneficjentem programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczęśliwie otrzymaliśmy dotację i od wielu miesięcy pracujemy nad tym projektem, który w sposób bardzo piękny i dość szczegółowy upamiętnia deski Świdnickiego Teatru. No, wszystko to dzieje się w ramach 250-lecia teatru w Polsce. Ważna, wielka rzecz. W ramach projektu zrealizowano także cykl filmów Był sobie taki teatr w Świdnicy. Można je znaleźć w tej chwili na stronie telewizji, a niebawem zostaną przesłane do świdnickich szkół i instytucji kultury. To rzecz, wokół której nasze miasto może się integrować. Polacy żyją na tej ziemi ponownie od 70 lat i już łączy nas wspólna historia. Właśnie do niej odnosi się nasz projekt. Świdnicki Teatr to rzecz unikalna. To historia wspaniałych ludzi, którzy mimo niesprzyjających powojennych czasów podjęli trud integracji społeczeństwa poprzez kulturę. Jednym ze zrealizowanych zadań było właśnie wydanie albumu By czas nie zatarł i nie pamięć. Jego autorem jest Andrzej Dobkiewicz. Na całość składają się unikalne zdjęcia i teksty przypominające historię świdnickich aktorów i premiery. Skala zjawiska jest nie do przecenienia. Rocznie świdniccy aktorzy, pracując często za symboliczne garze, dawali nawet kilkaset przedstawień i premier. Zachwycało bogactwo strojów, inscenizacji i dobór repertuaru. W dobie szalejącego socjalizmu mogliśmy w Świdnicy zobaczyć najlepsze światowe dzieła teatru od Szekspira po Moliera. Nie serwowano świdniczanom autorów reżimowych. To, co okazało się siłą Teatru Świdnickiego, stało się też przyczynkiem do jego końca. W 1952 roku teatr przejęła Jelenia Góra. Tę piękną i tragiczną historię opisuje właśnie publikacja, która ukazała się drukiem. Album będzie nie tylko piękną, ale i cenną pamiątką dla miasta. Jego zawartość stanowi historię działania teatru, biogramy najwybitniejszych aktorów, zestawienia premier. Znajdziemy też listę wszystkich osób pracujących na rzecz świdnickiej placówki. Całość wzbogacona jest pięknymi starymi fotografiami. Do życia przywróciła je Anna Szwec, która album od strony technicznej przygotowała do druku. Kiedy przystępowałem do pracy nad albumem o Świdnickim Teatrze, kiedy mi zaproponowano opracowanie tego albumu, powiem szczerze, że zastanawiałem się, bo teatr nie leżał w jakimś kręgu moich zainteresowań historycznych. Jednak kiedy zacząłem przeglądać materiały dostępne i kiedy zacząłem gromadzić materiały i analizować je, okazało się, że wkraczam w taki bardzo magiczny i zaczarowany świat. Z tych wszystkich źródeł, do których dotarłem, wyłaniał się obraz grupy ludzi, prawdziwych pasjonatów, którzy zrobili świetną rzecz, szczególnie w tak trudnych warunkach powojennych, kiedy grano przy minusowych temperaturach, bo nie było opału, kiedy aktor ze złamaną miednicą tuż przed spektaklem potrafił wytrzymać cały spektakl i dopiero po zakończeniu przedstawienia zostać odwieziony do szpitala. Także to słowo teatr, które dla mnie było takie troszeczkę, może nie martwe, ale takie jednak mimo wszystko obce, po skończeniu pracy, okazało się takim naprawdę magicznym określeniem i jestem pod dużym wrażeniem tego, co grupa pasjonatów, co grupa ludzi może zrobić w tak niesprzyjających warunkach, jakie miały miejsce w pierwszych latach po wyzwoleniu. Praca nad wydawnictwem trwała 8 miesięcy. Efekt niebawem zobaczą Świdniczanie. Album ujrzy światło dzienne podczas inauguracji Roku Kulturalnego w Świdnicy. Bo dziś, tak jak 70 lat temu, kultura łączy naszą świdnicką społeczność. A pięknym tego przykładem jest projekt Alchemia Teatralna realizowany przez Halinę Szymańską ze Świdnickiego Ośrodka Kultury, który śmiało można uznać za kontynuację Świdnickiego Teatru sprzed 70 lat.
O rozpoczynającym się nowym sezonie kulturalnym z panią dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Anną Rudnicką rozmawia Agnieszka Dobkiewicz. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry pani redaktor, witam bardzo serdecznie w Teatrze Świdnickim. Pani dyrektor, niebawem, bo już za tydzień rozpoczyna się nowy rok kulturalny. Co przyniesie świdniczanom? Zacznijmy może od inauguracji. Wiem, że dawniej w Świdnicy była tego typu impreza, cieszyła się ona sporą popularnością. W ostatnich latach obchody tego święta kulturalnego zostały zaniechane. Chcemy przywrócić tę chlubną tradycję. 30 września serdecznie zapraszam właśnie na inaugurację sezonu artystycznego. Łączymy ją z wręczaniem nagród w dziedzinie kultury dla osób zasłużonych właśnie w kulturze i nowością będzie wręczenie takich podziękowań, symbolicznych statuetek dla mecenasów kultury, czyli osób, bez których pewne działania kulturalne nie mogłyby się odbyć. I właśnie, jeśli chodzi o tych mecenasów kultury, pani dyrektor, czy odczuwa pani faktycznie pomoc świdnickich firm w szerzeniu kultury wśród świdniczan? Tak, jak najbardziej. Każdy pomaga tak, jak może. Jedni finansowo, jedni rzeczowo, ale każda najmniejsza pomoc jest naprawdę bardzo istotna. Bardzo serdecznie chciałam podziękować osobom, które widzą sens wspomagania kultury. Jeśli chodzi o te zdarzenia, zaczynamy inauguracją i występem pani Rybotyckiej, co też jest pewnego rodzaju takim smaczkiem dla fanów. Co jeszcze w tym roku nas czeka? Tak jak pani wspomniała, koncert Beaty Rybotyckiej uświetni naszą inaugurację sezonu artystycznego. Jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, to przygotowujemy się już do listopadowego festiwalu filmowego Spektrum Nowości w Świdnicy. Mam nadzieję, że festiwal przypadnie do gustu mieszkańcom nie tylko Świdnicy, ale i okolic. W najbliższym czasie będzie również kilka ciekawych koncertów. Już w październiku Chłopcy Kontrabasia z Towarzyszeniem Świdnickiej Tantuły, dwa w jednym. Wkrótce spotkanie z zespołem Fish Emade oraz WW. A jeśli chodzi pani dyrektor o festiwal Spektrum, to jest coś nowego na naszym rynku kulturalnym? Czy może pani troszeczkę więcej coś na ten temat powiedzieć? Mówi się, że każdy festiwal filmowy jest taki sam, w końcu pokazuje się na nim filmy. Natomiast my chcemy się wyróżnić, będą to filmy nowe, filmy, które zadebiutowały na festiwalach filmowych tegorocznych, czyli będą to filmy, które można było zobaczyć na dopiero co zakończonym festiwalu w Gdyni, festiwalu w Karlowych Warach, również polskie propozycje festiwalu w Wenecji. Filmy te albo nie trafiły jeszcze do regularnej dystrybucji, albo w ogóle nie trafią. Też nie chciałabym tutaj straszyć, że będzie to kino niszowe, którego nikt nie będzie potrafił zrozumieć, albo nie trafi właśnie do gustu szerszego odbiorcy. Będą to naprawdę bardzo ciekawe propozycje. Oprócz tego wspomagać nas będą znane nazwiska, znani reżyserzy, znani aktorzy, ale o tym chcielibyśmy Państwa poinformować w najbliższym czasie na konferencji prasowej, którą zorganizujemy wkrótce. Pani dyrektor, to film. Tutaj dodajmy jeszcze, że właśnie trwa Festiwal Okiem Młodych, to także film świdnicki. Może w Świdnicy, nie Świdnicki. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dziedziny sztuki, może zapytam o teatr. Zanim jeszcze przejdziemy do teatru, to wspomnę, że oprócz Okiem Młodych, czyli Festiwalu Filmów Dokumentalnych, równolegle rozpoczną się w najbliższy weekend Dni Fotografii, na które również bardzo serdecznie zapraszam. Taką naszą gwiazdą będzie pani Grażyna Szapołowska. Spotkanie autorskie z panią Grażyną już w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 17:30 tutaj na scenie teatralnej. Zostały jeszcze pojedyncze wejściówki na to spotkanie. Gorąco zapraszam. Wejściówki są do odbioru w informacji turystycznej. To wróćmy do tego teatru. Jeżeli chodzi o wydarzenia teatralne, odniosę się do niedawno zakończonego projektu Czas na teatr, Teatr na czasie. Dochodzą do nas głosy, że była to bardzo udana impreza. W związku z tym jest plan, aby ją kontynuować.
O, no to bardzo ciekawa informacja faktycznie. A pani dyrektor, gdy rozmawiałyśmy w momencie, kiedy pani przystępowała do pracy już kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że padła taka deklaracja z pani ust, że będziecie państwo też próbowali współpracować ze scenami wrocławskimi. Czy coś w tym temacie udało się zrealizować? Nie tylko ze scenami wrocławskimi, mamy również świetny teatr w Wałbrzychu, w Legnicy. Oczywiście będziemy współpracować z teatrami nie tylko z tych naszych najbliższych okolic, ale przymierzamy się również do teatrów gdańskich czy warszawskich. Czekamy na ciekawe propozycje, z którymi po prostu będziemy mogli wejść tutaj na świdnicki teren. Tak jak może państwo zwrócili uwagę przy projekcie Czas na teatr, teatr na czasie, nasza scena okazała się w którymś momencie za mała, więc też musimy bardzo starannie ten repertuar dobierać, aby nie było żadnych ubytków w oglądaniu i w odbiorze danej sztuki. Ale też chyba ani widzowie, ani aktorzy specjalnie nie narzekali. Atmosfera podczas przedstawień była naprawdę cudowna, także chyba jest to faktycznie dobry kierunek. A pani dyrektor, tutaj to jest taka sztuka przez duże S. Natomiast chciałam zapytać o ruch amatorski. Czy ma pani w związku z nim jakieś plany w Świdnicy? Jeżeli chodzi o zespoły muzyczne, staramy się przy organizacji właśnie większych wydarzeń, koncertów promować nasze lokalne zespoły i między innymi to połączenie Chłopcy Kontrabasia i zespołu Tantua. Wcześniej odbył się koncert Pauliny Lendy i zespołu Kruki. Także przy okazji właśnie powiedzmy, że bardziej znanych artystów szerszej publiczności nasze świdnickie zespoły również mają okazję zaistnieć i te koncerty cieszą się naprawdę szalenie dużą popularnością. Zostajemy przy koncertach amatorów w klubie Bolko. Serdecznie również zapraszam. Jest okazja, aby na przykład na jam session także z naszymi lokalnymi muzykami trochę pograć, pośpiewać. Naprawdę sporo dzieje się w tym temacie. Pani dyrektora, jeśli chodzi o niemuzyczne kierunki w kontekście ruchu amatorskiego, czyli na przykład literatura, poezja, czy macie państwo zamiar promować lokalnych twórców? Oczywiście, jak najbardziej. Każda dziedzina sztuki znajdzie miejsce w Świdnickim Ośrodku Kultury. Mamy na tyle miejsca, na tyle fajnej przestrzeni, aby móc fajnie zaprezentować daną dziedzinę sztuki. Czy literatura, czy spotkania autorskie, czy warsztaty, wszystko oczywiście może się tutaj u nas odbywać. Pani dyrektor, te pierwsze miesiące to już może być pretekst też do podsumowań pani pracy. Jak pani ocenia świdnicki ruch kulturalny, w ogóle świdnicką kulturę? Uważam, że świdniczanie są świetnie przygotowani do odbioru kultury. Ja wiem, że to są lata pracy wielu osób, ogromne zaangażowanie. Cieszę się, że świdniczanie chcą dużych wydarzeń kulturalnych, wspierają swoich kolegów z terenów Świdnicy, czyli twórców amatorskich. Niezmiernie mnie to cieszy, że nasze propozycje też spotykają się z dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że to, co zaproponujemy w nowym roku kulturalnym, również takim zainteresowaniem będzie się cieszyło. A czy jakieś autorskie pomysły z pani strony pojawią się? Oprócz tej jest już festiwalu Spektrum, o którym słyszeliśmy. W tej chwili trwają rozmowy z Urzędem Miasta na temat budżetu, którym będziemy dysponować. I właściwie od tego będzie zależało to, jakie projekty uda się wdrożyć w przyszłym roku. Przedstawiłam kilka propozycji. Rozmowy w tej chwili trwają. Rozumiem. Pani dyrektor, w takim razie serdecznie życzę udanego sezonu kulturalnego, udanego otwarcia i wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gorąco zapraszam na naszą inaugurację 30 września i na koncert Beaty Rybotyckiej. Ja również państwu serdecznie dziękuję i zapraszam do naszego Świdnickiego Ośrodka Kultury i do korzystania z jego oferty.